bardzo dziękuję za tą piękną interpretację Marysi Czajkowskiej. A teraz bardzo proszę, jeszcze raz przedstawię pan profesor Jerzy Sojka. Zapraszam. Brawa. W chrześcijaństwie pedagogicznej. Bardzo proszę panie doktorze. Muzyka dzisiaj miała zastąpić w jakimś sensie przez dobrą moc tą otoczony Bonhoeffera. Nie będziemy tego śpiewać, ale on, ten utwór był w tle przede wszystkim tej pierwszej pieśni, którą zaśpiewała na podstawie psalmu 101 Marysia Czajkowska. Natomiast druga pieśń miała oddawać, i tu jest ten problem, który chciałbym rzucić Państwu uczonym, mianowicie Metaxas bardzo ładnie pisze o tym 75. jubileuszu ojca Bonhoeffera. W trakcie tego jubileuszu wszyscy siedzieli i muzykowali. W tym samym czasie przyjaciel Bonhoeffera miał przy sobie ładunki wybuchowe i spacerował z Hitlerem i miał się wysadzić. I w tym samym czasie oni wiedzieli o tym, że w tym samym czasie właśnie to się miało zdarzyć. W każdym momencie mogła przyjść policja, w każdym momencie mogła ich zaaresztować, a oni śpiewali. To mi przypomina trochę taki moment, kiedyś Wesley wspominał o tym, to jest też motyw łódzki trochę, mianowicie wspominał o tym, jak doszło do jego konwersji takiej potężnej. Mianowicie podczas burzy na statku na morzu wszyscy byli w panice i nagle usłyszał śpiew gdzieś tam z boku. I ten śpiew to był śpiew braci morawskich, zwanych braćmi czeskimi czasami, którzy mają też w Łodzi pewnego rodzaju związki z Łodzią i oczywiście z Lwowem, ale tak czy owak, miałbym pytanie, jak panowie widzicie ten problem? Tutaj przede wszystkim teraz do pana profesora się jako teologa, etyka. Jak to widzieć? Chrześcijanie śpiewający pieśnie przez pochwal mój duchu mocarza wielkiego w sytuacji, kiedy jego przyjaciel zamierza się wysadzić razem z Hitlerem. Znaczy, ja powiem tak, chyba, znaczy to jest problem taki, panie profesorze, że był pan łaskaw skondensować całą ogromną historię w jednej niezwykle przejmującej scenie. Bo jakby Bonhoeffera można czytać, opowiadać z perspektywy, jak on do tego doszedł. Bo znaczy z jednej strony oczywiście kusi ucieczka w taką kulturową prostotę pewną tego wszystkiego. Dla Bonhoeffera, który gdzieś głęboko był zakorzeniony w ewangelickiej śpiewającej tradycji, wywodzącej się jeszcze przecież od Lutra, no to w pewnym sensie to była aktywność oczywista. Poza tym to był przejaw tego, że no to była elita kulturalna ówczesnych Niemiec, żyjąca na co dzień z grania Mozarta, żyjąca na co dzień z chorału Bacha, więc dla nich to było coś, co oni kultywowali. To nie był wypadek, że to na te 75. urodziny się działo. Właściwie rok do roku robili takie przedstawienia i to było coś, w czym oni brali udział, mimo tego, że już dawno nie byli dziećmi wszyscy. Więc w pewnym sensie dla tej rodziny to była sytuacja zupełnie normalna. Ale no to jest też moment, w którym no ten człowiek ogromną pracę już wykonał, żeby dojść do tego, że kwestia posłuszeństwa Bogu jest rzeczą nieoczywistą, że wcale jakiegoś rodzaju chrześcijaństwo nastawione na pokazanie czy okazanie się sprawiedliwym wobec tych, którzy mnie oceniają, no nie jest tą drogą, która się sprawdza w skrajnych czasach, w których przyszło mu żyć.
bo no, to też jest ważnym motywem i to może najlepiej z tych biografii, które są po polsku, Ackerman wygrywa, Wolność ma otwarte oczy, gdzie pokazuje tą drogę takiego dobrego, wychowanego na standardach luterańskich Niemca, który ceni swoje państwo, który chce widzieć to państwo jako dobry porządek Boży, który uporządkowuje rzeczywistość, sprawiając rzeczy, dając miejsce funkcjonowaniu Kościoła, no zderza się z tym państwem i musi przyznać, że jakby jedyna droga, no to jest włożenie koła w szprychy temu rozpędzonemu szaleńcowi za kierownicą całej tej instytucji państwowej. I to jest jakby cały dramat Bonhoeffera. I w pewnym sensie to jest też jego testament, który zostawił nie tyle w listach z więzienia Widerstand und Ergebung, czyli opór i poddanie, ale w etyce. Czyli drugiej z tych pozycji, którą pisał w tych najbardziej gorących czasach II wojny światowej, której nigdy do ostatecznej nie zredagował, chociaż no w oporze i poddaniu są ślady po tym, że uważał ją za dzieło skończone. Acz dzisiejsi badacze Bonhoeffera mają zabawę porównywalną do biblistów, którzy rekonstruują teksty z rękopisów. To jest, znaczy wydania poszczególne różnią się momentami dramatycznie, bo to jest robota na zasadzie poznawanie po kolorze atramentu, co masz czym być. Natomiast etyka zaczyna się takim bardzo mocnym stwierdzeniem. Bonhoeffer pisze tam coś takiego, że pytanie o chrześcijańską etykę to nie jest pytanie o to, co mam robić, jak mam zwalczać zło, ale jak mam być posłuszny Bogu. Nie? I jakby to jest ten punkt, który czyni ją koherentną, który czyni ją spójną. No i ten człowiek już wtedy odpowiedział sobie na to, że to jest jego droga posłuszeństwa. Jeżeli mam pozostać Bogu wiernym, to muszę zrobić wszystko, żeby to, co On mi powierzył, a to misja była misją spiskowca, misją rewolucjonisty w pewnym sensie, misją banity, żeby ta misja została doprowadzona paradoksalnie na chwałę Bożą do szczęśliwego końca. Nie? Oczywiście wiemy, że to się nigdy nie udało. Natomiast jakby Bonhoeffer, czy znakiem myślenia, znakiem chrześcijaństwa Bonhoeffera i ten pomnik, który tutaj mamy, chyba nieźle to pokazuje, to jest to, że chrześcijanin jest zawsze narażony na winę. Jakby odwaga polega na tym, żeby w tej sytuacji znieść to napięcie. No i mimo tego, że może bez rąk, może tak bardzo symbolicznie, ale jestem w stanie trwać, no bo jednak ten posąg jest w pozycji klęczącej, w tej pozycji, w której oddajemy Bogu chwałę. W takim razie pytanie teraz bardziej literackie. Padło słowo odwaga. I wydaje mi się, że to jest też w pewnym sensie cecha Różewicza, kiedy on jest w stanie być tak odważnym, że aż ateistycznym, tak bardzo, tak był interpretowany przez długi czas, prawda? I jego teksty powojenne, na przykład o baranku, one chrześcijanina mogą wręcz przerażać. Jakiś komentarz na temat odwagi poety? Szczerze mówiąc, mam doskonałą niemal pustkę w głowie po tym pytaniu, ale spróbuję jakoś sobie poradzić. Znaczy, sądzę, że poecie trochę trudniej jest być odważnym. I Różewicz, nie sądzę, żeby był no, w sensie takim jakiegoś reakcji na kwestie społeczne, żeby on był jakoś szczególnie odważny. Tak? Jeśli weźmie się pod uwagę, że powiedzmy płynie może nie w głównym nurcie, z pewnością nie w głównym nurcie, w jakimś pobocznym nurcie, kiedy pisze swoje tomy w momencie, gdy w Polsce panuje stalinizm, czy w okolicach. Tak? On nigdy nie jest stalinistą, nigdy nie jest socrealistą, ale pisze rzeczy, które jakoś
powiedziałbym, konweniują z ogólną atmosferą, tak? Więc nie jest kimś całkowicie nieskazitelnym, ale jednocześnie jest kimś, kto bardzo głęboko uwewnętrznia to doświadczenie. To znaczy ja jemu wierzę, kiedy on pisze, nie wiem, o budowie jakiejś fabryki czy elektrowni wodnej, bo tam zdaje się jest jeden taki wiersz o elektrowni wodnej. Natomiast, żeby wytłumaczyć, kto to jest, bo to rzeczywiście jest odważny człowiek. To jest Akowiec, który przez dłuższy czas przebywa w oddziale leśnym, tak, dowodzonym przez jednego z najsłynniejszych, współcześnie nazywamy ich żołnierzami wyklętymi. Tak. Warszyc jest jednym z najgłośniejszych, późniejszych powojennych żołnierzy wyklętych tego kawałka Polski, w którym żyjemy. Byłym nauczycielem radomszczańskim, no, świetnym żołnierzem zresztą, bardzo porządnym człowiekiem, ale no, sama decyzja, żeby zostać partyzantem, wymaga odwagi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w momencie, kiedy Różewicz, pojawiają się w jego głowie wątpliwości związane z kierunkiem politycznym Armii Krajowej i powiedzmy, nie wiem, to jest Powstanie Warszawskie czy Akcja Burza, nie wiem, co on miał w głowie wtedy, na ile była głęboka jego wiedza, prawdopodobnie bardzo fragmentaryczna. Tak, to jest człowiek o wrażliwości lewicowej, PPS-owskiej, piłsudczykowskiej. Pisze jakiś artykuł, który przez jego przełożonych w 1944 roku zostaje zinterpretowany jako objaw defetyzmu. No to też zapewne jest jakiś, no, jakiś gest odwagi. Po wojnie Różewicz jest przecież byłym AK-owcem. To byli ludzie ścigani regularnie. Jan Stolarczyk, długoletni sekretarz i wydawca Tadeusza Różewicza, były szef wydawnictwa dolnośląskiego, twierdzi, że jednoznacznie decyzja o zamieszkaniu w Gliwicach była ucieczką przed komunistami. Tak? Różewicz obawiał się, że zostanie. No więc i tego typu rozmaite decyzje można by jednak widzieć jako potwierdzenie tej tezy. To znaczy on jako człowiek jest kimś, komu odwagi nie brakuje. Jako poeta jest kimś, kto przedstawia głęboką prawdę człowieka, własnego doświadczenia, no i tego czegoś, o czym będą pisać wielcy myśliciele. Powiedzmy Adorno, który bywa zestawiany często z Różewiczem, czy Różewicz z Adorno, prawda? Różewicz jest kimś, kto definiuje podstawowe pojęcia w poezji i kulturze powojennej, stając się wzorcem nie tylko dla wielu twórców polskich, ale również przede wszystkim w kręgu niemieckojęzycznym, więc także jest kimś, kto nie płynie w głównym nurcie, kto nie dba za wszelką cenę o sukces literacki, bo przecież sukces literacki zapewnia to, co jest zgodne z przyzwyczajeniem odbiorcy. Różewicz pisze w taki sposób, że to jest niezgodne, to uderza w odbiorcę. W związku z tym, no, chyba można odpowiedzieć, że tak jest. Jako poeta również jest kimś odważnym. No, był wśród żołnierzy wyklętych, ale napisał też do piachu, prawda? Tak, tak. I to jest rzecz, która zdecydowanie była w swoim czasie bulwersująca te kręgi. Chciałbym wobec tego o odwadze może, bo pojawia się w kontekście Bonhoeffera także zestawienie z Polem Tillichem. Czy tutaj kilka słów można byłoby komentarza takiego teologiczno-etycznego? Znaczy na pewno, jeżeli go zestawi z Tillichem, czyli też jednym z luminarzy teologii ewangelickiej XX wieku, jednym z tej wielkiej trójki mniej więcej o 20 lat starszych od Bonhoeffera, czyli Bart Bultmann Tillich. Znaczy Tillich zrobił to, przed czym Bonhoeffer uciekł, to znaczy skorzystał z możliwości wyjazdu do Stanów.
Ale to był człowiek, po pierwsze, który przeżył okopy I wojny światowej jako kapelan. Po drugie, on wyjechał z Niemiec jako pierwszy profesor aryjczyk, który został pozbawiony prawa do nauczania. Za co? No za to, że oficjalnie uruchomił wszystkie, to był 33 rok, oficjalnie uruchomił wszystkie mechanizmy uczelniane tylko po to, żeby z uczelni relegowano studentów należących do SA za pobicie studentów z młodzieżówki SPD. Znaczy, oczywiście socjaldemokracja już wtedy była powoli zdelegalizowana, no ale było wiadomo, kto do organizacji należał. Ten protest Stilicha skończył się pozbawieniem go prawa do nauczania. No i on faktycznie wyjechał do Union, do Stanów i tam zapuścił korzenie, albo przynajmniej częściowo próbował zapuścić korzenie, bo on nigdy na przykład dobrze po angielsku nie mówił. Więc był człowiekiem na wygnaniu. Natomiast w pewnym sensie no też jest jakąś tam twarzą oporu wobec ruchu. Natomiast no na pewno nigdy nie był tak blisko. Znaczy, to może też wynikać z tego, że Tillich jest po prostu takim absolutnie kanonicznym outsiderem z jakichkolwiek schematów. Zresztą on miał za sobą bardzo taki ciekawy okres myślenia w kategoriach teologiczno-socjalistycznych wtedy. I no wiedział, że to się może dla niego ogólnie rzecz biorąc źle skończyć. Natomiast Bonhoeffer staje przed tymi samymi decyzjami na zupełnie innym etapie życia. No to jest młody facet. No on ma w 33 27 lat. Nie? Więc to jest właściwie człowiek u progu życia. Nie? Znaczy, jak się go czyta, to się ma wrażenie, że to jest jakiś mędrzec, starzec, nie wiadomo jakim doświadczeniem życiowym, ale no to był gość przed 40. Więc w tym sensie no to jest inny moment życiowy i to jego doświadczenie drugiego wyjazdu do Union. Zresztą to pierwsze stypendium to też nie było coś, co Bonhoeffer zupełnie niekontrowersyjnie wspominał, bo jakby konfrontacja z amerykańskim liberalizmem teologicznym i z drugiej strony z sytuacją społeczną w Stanach Zjednoczonych, segregacją rasową, no bardzo mocno wyostrzyła jego takie patrzenie i że w momencie, jak tylko pojawiły się pierwsze prześladowania antyżydowskie po dojściu hitlerowców do władzy, no to on wiedział, co tu się szykuje. Nie? Znaczy, nie był w stanie jeszcze oczywiście przewidzieć, gdzie to dojdzie, nie? Ale pewne początki pewnego zgorszenia, które przeżył w Stanach, też jakby będąc na południu, no to było coś, co bardzo głęboko do niego przemawiało. No i to był człowiek, który właściwie musiał się w tym momencie, w którym to wszystko się zaczęło dziać, on się cały czas wynajdywał na nowo. Nie, to nie był człowiek o jakoś tam ustabilizowanych poglądach, o jakoś tam ustabilizowanej pozycji. Do tej rozmowy można jeszcze Karla Bartha przecież zaprosić, no głównego ideologa kościoła wyznającego, autora deklaracji z Barmen, no, który nie wahał się, kiedy go pozbawiono też prawa do nauczania, no wyjechać do Szwajcarii. Z Bazylei dokładał oczywiście do pieca, bo te jego listy zgromadzone w głosie Szwajcara, no absolutnie, znaczy Bonhoeffer to popierał, natomiast absolutnie to komplikowało życie kościołowi wyznającemu, no bo słynny list do Chromatki, gdzie to był dziekan Wydziału Praskiego w 1938 roku, w którym Barth wprost pisze, że każdy czeski żołnierz, który będzie walczył z żołnierzami niemieckimi, walczy za Kościół chrześcijański. Nie? I to w naszym, dokładnie, w naszym imieniu. Nie? I w tym momencie, znaczy to był strasznie to było odebrane w Niemczech. Nie? Jakby Kościół wyznający się wycofał. Nie? To było też wielkie rozczarowanie Bonhoeffera. No ale właśnie, to byli ludzie o 2 dekady od niego starsi. I myślę, że tutaj jest ten klucz biograficzny jakoś, no, pozwala to jakoś zrozumieć, tą różnicę w postawie. Chciałbym ostatni już wątek podnieść, który łączy teologię i literaturę w jakimś sensie. Mianowicie kwestia psalmów. Jesteśmy w centrum dialogu. Dziękuję tak zupełnie na marginesie pani dyrektor Janie Podolskiej za współpracę przy organizacji tego wydarzenia i za gościnę. Potem jeszcze może będziemy klaskać pani dyrektor za to. Natomiast teraz chciałbym pomyśleć o psalmach chwilę, bo on
Bonhoeffer wtedy, kiedy jest już prześladowany w III Rzeszy, pisze wprowadzenie do psalmów. Książeczka, która wydaje się taka bardzo zwykła. Wprowadzenie do psalmów. I ona jest zakazana przez III Rzeszę, bo dlaczego psalmy mogą być zakazane w jakimkolwiek państwie? Co panowie sądzicie? To pana profesora raczej. Odpowiedź na to pytanie jest przerażająco banalna. Bo były żydowskie. Inna sprawa, że Bonhoeffer w swojej takiej inteligenckiej perfidii, bo to był tego typu zagranie. Ostatnią książkę, którą wydał, oczywiście nie konsultując ją wcześniej z cenzurą i potem do urzędu cenzorskiego pisał listy, w których udawał, że nie wiedział, co miał zrobić. Jeżeli ktokolwiek w tym urzędzie cenzorskim w to uwierzył, cóż. Ale to była taka jego strategia też unikania niewygodnych pytań. On potem w śledztwie to regularnie stosował. Ci prokuratorzy go pytają, a on mówi, ale co mi zarzucacie? Co wy w ogóle ode mnie chcecie? Nie? Ja jestem zwykły, prosty pastor. Nie? Potem się okazało, jak się ta szafa w Cosen znalazła, że jednak nie był zwykłym, prostym pastorem. Natomiast to był taki bardzo jasny sygnał, że to, co usiłowali Deutsche Christen osiągnąć w Kościele, to znaczy oni poza wprowadzaniem zasady wodzostwa do Kościoła, poza wprowadzaniem paragrafu aryjskiego, to wpadli na taki absolutnie kuriozalny pomysł aryzacji chrześcijaństwa. I to było na zasadzie bierzemy nożyczki i przycinamy Pismo Święte. I to przycinamy Nowy Testament, bo Starego Testamentu nie ma co ciąć, wyrzucamy w całości. Oni nawet specjalnie instytut powołali tylko do tej pracy i ten instytut faktycznie w chyba 1942 wydał dobrą nowinę dla Niemców, czy jakoś tak podobnie się to nazywało, co było prawdziwą aryjską Ewangelią, ich zdaniem. To oczywiście z przesłaniem chrześcijaństwa i z oryginalnym przesłaniem ewangelicznym nie miało nic do czynienia. Natomiast Bonhoeffer w 1940 roku, wydając psalmy modlitewnik Biblii, po prostu daje bardzo jasny sygnał tego, że nie można usunąć tego dziedzictwa, że co więcej, on je wykłada raz jako takie praktyczne wskazówki do modlitwy, ale dwa, on je wykłada po prostu zgodnie zresztą z luterańską tradycją, skrajnie chrystologicznie, to znaczy nie można mówić o Chrystusie bez psalmów. Tam zasadnicza teza brzmi, że ten człowiek modlił się na swoim krzyżu słowami psalmu, więc my nie możemy tych psalmów się pozbyć. Ale to był taki właśnie, generalnie rzecz biorąc, w ogóle czytanie Bonhoeffera, szczególnie tych rzeczy, które się zdążyły za jego życia jeszcze ukazać, to jest spotkanie z taką spuścizną, która do pewnego stopnia budzi wrażenie takiej bez fajerwerków, bez jakiegoś nadmiernego błysku. Nie? To jest w naśladowaniu, to jest w życiu wspólnym, ale jak człowiek nad tym tekstem się skupi i zastanowi się, co z tego tekstu płynie, to nagle okazuje się, że taka zupełnie prosta, nieprzekombinowana forma jest jednym z najmocniejszych rzeczy, jakie w ogóle dwudziestowieczna teologia ewangelicka wyprodukowała, czy dwudziestowieczne życie kościelne ewangelickie wyprodukowało, pokazując, gdzie szukać faktycznie w chrześcijaństwie bardzo głębokiego autentyzmu. Nie wiem, czy pan doktor zechce coś powiedzieć? To będzie żadne uzupełnienie i powiem same oczywistości, ale powiedziałbym tak, Bonhoeffera postrzegam, na ile jestem w stanie zrozumieć teologiczne problemy. Bonhoeffera postrzegam jako kogoś, kto stawia granice, to znaczy rzeczywiście wskazuje miejsce, poza które nie da się wyjść. Wskazuje na dwa sposoby, że właśnie powiedziałbym w tych rzeczach, które zostały wydane, które znam, czyli naśladowanie, życie wspólne. To są rzeczy, w których te wskazówki są na sposób pozytywny, powiedziałbym. To znaczy poprzez interpretację pisma dochodzi się do
pozytywnego obrazu świata. To znaczy mówiąc, co jest dobre, co należy czynić, co jest oczywiste, prawda, dla chrześcijanina. Natomiast z drugiej strony, to ja oczywiście uogólniam, więc jak każde uogólnienie, ono jest częściowo prawdziwe czy adekwatne. Więc z drugiej strony, to co niewydane, powiedziałbym, dotyka doświadczenia bonheferowskiego, doświadczenia II wojny światowej, Holokaustu, nazizmu w sposób częściowo negatywny. To znaczy właśnie z tego doświadczenia wyciąga ostateczny wniosek i zadaje sobie pytanie, a co by było, gdybyśmy w naszym doświadczeniu religijnym, w naszym doświadczeniu eklezjalnym przekroczyli granicę. To znaczy wyszli poza eklezję, tak? I wyobrazili sobie Kościół jako coś innego niż to dotychczas było. Prawda? On się zastanawia, to jest jedna z tych najbardziej zapadających w pamięć myśli, czy nie jest tak, że chrześcijaństwo religijne i religia w ogóle była szatą, która się znosiła. I być może chrześcijaństwo musi przyjąć inną formę. To jest oczywiście pytanie, które jest najłatwiej zrozumieć, kiedy widzimy doświadczenie biograficzne, kiedy przypominamy sobie nazizm, bo bardzo często czyta się teologię Bonhoeffera w oderwaniu od tego doświadczenia historycznego, a ona wtedy chyba trochę co innego znaczy. Prawda? No, bardzo ładnie pan doktor tutaj podsumował te kwestie, bo wydaje mi się, że właśnie ja chciałbym tutaj tę część, przynajmniej za chwilę oddam państwu głos, na pytania będzie czas, natomiast wydaje mi się, że w naśladowaniu właśnie, o którym pan doktor wspomniał i który wcześniej komentował, tam jest, no można powiedzieć, w jakimś sensie podobny wgląd, jak wgląd w pieśni przez dobrą moc Twą otoczony. Ja zastanawiałem się, dlaczego ta pieśń śpiewana w kościołach ewangelickich wywołuje tak wiele wzruszeń i często ludzie płaczą przy tej pieśni. Bo tam jest jakby taka antycypacja tego, co miało nastąpić wtedy, kiedy go stracono. To jest antycypacja, która jest niezwykle silna. I podobnie, jak sięgam do naśladowania, no to tam też jest przecież oskarżenie, że wy wszyscy macie wyobrażenie taniej łaski. A to jest droga łaska. To ja nie wiem, czy ja tutaj nie wykraczam poza swoje kompetencje, ale tak to czytam. I to jest właśnie rzecz, która jest niezwykle ważna, że jakby Bonhoeffer pokazuje jakby to przejście od słowa do czynu. To jest taka etyka bezreligijnego chrześcijaństwa, nawet poza wręcz. Nie wiem, czy to jest poza Kościołem, bo tutaj bym się mógł spierać, bo jest wyobrażenie luterańskie Kościoła niewidzialnego, prawda? I to wtedy jest eklezja ciągle, mimo że poza religijna być może, tak? To znaczy poza wyznaniowa. Dobrze, to teraz w takim razie serdecznie państwa zapraszam do zadawania pytań naszym gościom. Może jakiś komentarz, no bo to mamy debatę, rodzaj debaty, polemiki. Bardzo proszę. Proszę. Jak rozumiecie panowie ten termin pozareligijny? Okej, okay, dobrze, to może. Który z panów? To pan profesor. Pan profesor. Ja spróbować, chociaż bezreligijne chrześcijaństwo Bonhoeffera to jest, no można by bibliotekę złożyć z badań nad tym tematem. Ale może trochę kontekstu i to troszkę lepiej wyjaśni, dlaczego ta dyskusja w ogóle się pojawiła, bo to, że Bonhoeffer rozważał pytanie o bezreligijne chrześcijaństwo, nie wzięło się znikąd. Głównym odpowiedzialnym za to, dlaczego Bonhoeffer się z tym mierzy, jest Karol Barth, znowu po raz kolejny. A za to, że Karol Barth ukuł taką, a nie inną krytykę religii, odpowiedzialny jest cały wiek XIX i niejaki Friedrich Schleiermacher.
I to pewien zwrot w myśleniu teologicznym, gdzie on w odpowiedzi na krytykę oświeceniową, która jakby wykluczała chrześcijaństwo, wykluczała dogmat, stawiała człowieka na piedestale, jakby odwraca logikę, to znaczy on już nie pyta o dogmat, ale pierwsze pyta o pewną antropologiczną strukturę religijną, nie? To jest to uczucie tej nieustającej, czy nie dającej się zerwać zależności, nie? A dopiero później w sensie pozytywnym wykłada, że no najsensowniejszym szapą na to wszystko jest chrześcijaństwo. To ustawiło dyskusję XIX-wieczną, kiedy cały projekt teologii liberalnej skompromitował się w okopach I wojny światowej, a przede wszystkim w pewnym liście 95 intelektualistów z lata 1914 roku, kiedy Barth ogłosił, czy zapisał, że on już swoich nauczycieli, bo to byli jego nauczyciele bezpośredni teologii, on nie może uprawiać teologii tak, jak oni ją uprawiali. No to jednym z elementów, przeciwko którym się zwrócił, była religia właśnie, ale religia rozumiana jako ludzki wysiłek, jako ludzka próba zadowolenia Boga, jako taka, znaczy tutaj chyba najlepsza będzie metafora historii wieży Babel, gdzie ludzie budują sobie dojście do Boga. Jakby Bonhoeffer bardzo mocno gdzieś ten wątek przejął, i próbuje znaleźć odpowiedź na to, jak wygląda dzisiaj świat, nie? Czym w tym świecie jest religia. On do tego dorzuca taki swój charakterystyczne poczucie, to znaczy, że my się już dzisiaj nie umiemy porozumiewać językiem religijnym. Że współczesny człowiek nie myśli w kategoriach religijnych, nie? Że co więcej, chrześcijaństwo zawiodło, bo dało się zapędzić w kozi róg Boga zapychacza dziur. To znaczy, tam gdzie weszła nam nauka, no to żeśmy szukali, przesuwali dyskusję, nie żeby było jeszcze gdzie tego Boga wstawić, no żeby się okazało, że jednak ten Bóg jest wszechmocny. A ten Bóg być może nie jest wszechmocny, być może jego rola jest zupełnie gdzie indziej, być może jego rola jest w wyparciu na krzyżu i byciu z cierpiącymi, ale to znaczy, że religia nie może uciekać, chrześcijaństwo nie może być traktowane właśnie jako ta przemijający sposób wyrazu, ale musi dumnie, z podniesionym czołem, jak to mówi Bonhoeffer, wejść z powrotem do środka wsi, tam gdzie zawsze stał Kościół, a nie gdzieś na granicach, nie, nie gdzieś tylko na niedzielnym nabożeństwie. Nie? To musi być rzeczywistość autentyczna. Przy czym no w całym tym dyskursie lat 20. i 30. w teologii ewangelickiej, no to Bonhoeffer no też staje się właśnie jednym z głównych krytyków religijnego myślenia, ale rozumianego jako pewien znowu ludzki konstrukt, który człowiek usiłuje no, ubrać rzeczywistość w miejsce tego prostego posłuszeństwa, którego Bóg od niego wymaga. Bardzo dziękuję za odpowiedź na pytanie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, ksiądz Michał. Ja może tylko powiem, że nie zostało wymienione tutaj nazwisko Tadeusza Mazowieckiego. No właśnie, ja o tym chciałem. Spaliłyśmy to. No właśnie, trochę nawiązując do tego, co pan doktor powiedział, że Bonhoeffera nie da się czytać, jeżeli nie znamy kontekstu, w jakich on, kontekstu historycznego, w jakim on tworzył. I właśnie to jest to, co przed chwilą pan profesor powiedział, że chyba zawsze w trudnych czasach wracamy do Bonhoeffera. Tak, tak było w czasach komunizmu, środowisko związane z Tadeuszem Mazowieckim przemycało myśli Bonhoeffera i pierwsze tłumaczenia Bonhoeffera na język polski. Dzisiaj spieramy się, czy żyjemy w dobrych, czy w trudnych czasach, na pewno w ciekawych czasach i też widzę coraz takie większe zaangażowanie i zainteresowanie myślą Bonhoeffera. I myślę, że to jest właśnie takie ponadczasowe, tak? Że w takich trudnych momentach, kiedy następuje jakiś przełom, kiedy jakieś wartości, które do tej pory były czymś ważnym, nagle może są mniej ważne, albo troszeczkę inaczej akcenty rozkładamy, że do tych myśli Bonhoeffera po prostu chcemy wracać.
tutaj trochę może prześlizgnęliśmy się przez, w moim odczuciu, jedno z najważniejszych dzieł Dietricha Bonhoeffera, Nachfolge, Naśladowanie, które zawsze no, jest takim dziełem, które zmusza do myślenia nad tym, kim jestem jako chrześcijanin, po co jest Kościół, po co tworzymy taką, a nie inną wspólnotę. I chyba takim ważnym wątkiem w tych rozmyślaniach jest to, że Kościół jest narzędziem, a nie celem. I te narzędzia czasami się zużywają, czasami się psują, czasami nie działają tak, jak powinny, ale cel jest zupełnie inny. I też myślę, że Bonhoeffer w swoich publikacjach właśnie wskazywał na Chrystusa przede wszystkim, naśladować Chrystusa całym swoim życiem, bo jesteśmy zbawieni nie tanią łaską, a drogą. To może bardziej uzupełnienie niż pytanie. Dziękuję bardzo. No, okazuje się właśnie, że przyjaciele potrafią powiedzieć to, co się ciśnie na ustach. Właśnie taki Mazowiecki i jego kręgi, no nawet Kuroń powoływał się na Jacek Kuroń, na Bonhoeffera, co może zaskakiwać w jakimś sensie. Natomiast no, może ktoś z Państwa zechce jeszcze zadać pytanie, komentarz. Tak. Może jestem panem w temacie bardzo specjalistycznym, ale rzeczywiście w niektórych religiach, no, tak to można nazwać niefachowo religię, mówi się, używa się terminu religia, a w nieco innych używa się terminu wiara, czyli coś, co jest jakby zupełnie czym innym. Religia jest rozumiana jakąś taką formą, a wiara jest umiejętnością czytania tej formy albo używania tej formy. Więc tutaj znaję takie pomieszania. W ogóle być może jestem no, tutaj zupełnie jakby poza tym głęboko specjalistycznym tematem, no, ale warto by może to wyjaśnić, żeby wszyscy to zrozumieli. No, wydaje mi się, że to jest chyba dla pana teologa. Po co się teolodzy w końcu są na świecie? Znaczy tylko jakby problem jest taki, że to... Znaczy z jednej strony jakby nie chciałbym to wszystko mieszać tego dyskursu o religii w takim prostym przeciwstawieniu do wiary. Znaczy oczywiście u Bartha to było tak, że chrześcijanie wierzą i chrześcijaństwo jest wiarą, a nie religią. Nie? I to jest bartiańskie. Natomiast jakby Bonhoeffer miał jednak nieco więcej szacunku do dorobku doby XIX wieku. No, był jednak uczniem Adolfa von Harnacka, jednego z głównych luminarzy tamtych pomysłów teologicznych. I jakby on patrzył w pewnym sensie na religię bardziej na zimno. Znaczy dla Bartha religia była wrogiem i była grzechem. Natomiast dla Bonhoeffera fenomen bezreligijności, czy fenomen wymierania religijności, on na to patrzył troszkę takim, no, przez szkiełkę i oko. On tam zresztą pisze, widać na Nudergebu, że to właściwie on by chętnie coś napisał takiego socjologicznego o pewnym procesie wymierania pewnego etosu, pewnej kultury i tak dalej. Natomiast niewątpliwie Bonhoeffer był tym, który mocno stał po stronie wiary, która żyje. Nie? Znaczy jakby o tym jest naśladowanie, o tym jest życie wspólne, o tym jest etyka i o tym jest opór i poddanie. Pytanie, w jaki sposób ta wiara może przyjąć postać w rzeczywistości świata. Nie? I to może być, znaczy to tak naprawdę te wczesne prace, habilitacja, doktorat też tego dotyczą, tylko on tam myśli kategoriami eklezjologicznymi, nie? Właśnie jak to może się stać w Kościele. Wizja Kościoła później w naśladowaniu jest nieco inna i co więcej, jakby Bonhoeffer w moim
odczuciu, w pewnym sensie tę wizję porzuci, kiedy zaangażuje się w spisek antyhitlerowski, bo to jest jednak ten obraz, ta metafora tego pociągu zapieczętowanego w obcym kraju, który jedzie do swojego celu, nie? I ma temu celowi pozostać wierny. No później sytuacja jednak się okazała, że no okej, wszystko fajnie, tory są we właściwym kierunku, pociąg jest zapieczętowany, tylko że podczas jazdy nas bombardują i trzeba coś z tym zrobić. I nagle się okazało, że ten, który ten pociąg zapieczętował w 1937, będzie pierwszy do tego, żeby z niego wyskoczyć i pójść po prostu bezpośrednio do walki. Nie? Oczywiście nie całkiem wprost, ale chyba trudniej, bo to wszystko było piętrowo skomplikowane. Więc w tym sensie na pewno Bonhoeffer się wpisuje w taką wielką tradycję protestantyzmu przypominania o roli wiary i przypominania o tym, że chrześcijaństwo musi być chrześcijaństwem przeżytym, chrześcijaństwem, które realnie zmienia tego, który wierzy, ale ten, który wierzy, realnie zmienia rzeczywistość wokół siebie. Dlatego, że wierzy. Nie wbrew temu czy przypadkowo, ale dlatego, że wierzy. Więc jakby to doświadczenie i w tym sensie no, Bonhoeffer się bardzo jednoznacznie w tą ogromną tradycję wpisuje. I znaczy, to jest w pewnym sensie zwodnicze, to później też Bethge mówił w swoich wykładach, że myśmy często właśnie wyjmuje się z Bonhoeffera to hasło bezreligijnego chrześcijaństwa, nie, ono sobie tam gdzieś krąży, nie, to po prostu jako taki ten. Natomiast gubi się za tym ten człowiek głębokiej wiary i głębokiego domagania się tego, żeby Kościół, ci, którzy Kościół tworzą, czyli chrześcijanie, byli posłuszni Chrystusowi. I to tak naprawdę ma niewiele wspólnego z tym dyskursem takim bardzo wyrafinowanym, chociaż co ważne, on to proste przesłanie i to ogromne wyzwanie jest w stanie przełożyć na taki wyrafinowany dyskurs i spojrzeć właśnie takim zimnym okiem na zasadzie, no dobrze, czy przypadkiem ten pomysł autentyczności i wierności nie jest odpowiedzią na kryzys, w którym żyjemy. Nie? Kryzys, w którym religijność przestała być czymś oczywistym, doświadczenie religijne przestało być czymś oczywistym. My mamy no, 150 innych pomysłów na realizowanie siebie i jeżeli, idąc Bonhoefferem, jeżeli chrześcijaństwo jest tylko i wyłącznie religią, to ono wraz z pewnym rozwojem świata po prostu wymrze, po prostu zniknie. A Bonhoeffer mówi nie, chrześcijaństwo jest relacją z Bogiem, jest odniesieniem do Boga. Bóg nie jest zależny od naszej formy, żeby nawiązać do tego, co w pytaniu padło, nie? Tej formy religijnej. On jest kimś, kto tą formę religijną przełamuje. Nie? I teraz pytanie, jak to przełamanie znaleźć i odczytać dla naszych czasów. Ja jeszcze jedno zdanie bym dołożył od siebie, jak ja to rozumiem, bo ja rozumuję mniej specjalistycznie, więc może po prostu to będzie jakoś lepiej zrozumiałe. To znaczy ja czytam Bonhoeffera i jego koncepcję chrześcijaństwa bezreligijnego jako pewien rodzaj buntu przeciwko socjologii, to znaczy religii rozumianej socjologicznie, jako konstrukcja dla wielkich zbiorowości ludzkich, prawda? On występuje w pewnym sensie, no jeśli pamiętamy o tym kontekście historycznym, występuje przeciwko temu czemuś, co w socjologii czy filozofii zwano psychologią tłumu, prawda? To znaczy występuje przeciwko mechanizacji, prawda, wiary, przeciwko jakiemuś skostnieniu naszych form wyznawczych i tak dalej, i tak dalej. Czyli w zasadzie opowiada się za autentyzmem wiary, stąd psalmy, stąd kazanie na górze, 8 błogosławieństw i tak dalej, i tak dalej. I Gedeon, dodajmy, z tego słynnego kazania. Chciałbym jakby podsumować ten ostatni wątek, odwołując się z jednej strony do Lutra, który mówi, doświadczenie czyni teologiem, experientiam teologam facit w mowach stołowych, a z drugiej strony jest Max Weber, który mówi o odczarowaniu jako pewnego rodzaju procesie w świecie, prawda? I to można byłoby powiedzieć, że ten bezreligijny rodzaj wiary, który, za którym stoi Bonhoeffer,
że on jest jakby odpowiedzią na te dwa wyzwania. Z jednej strony właśnie wyzwanie Lutra, ciągle dominujące, ciągle gdzieś w tle, a z drugiej strony jednak procesy tego świata, które sprawiają, że coraz mniej mamy właśnie miejsca na Boga. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze pytanie krótkie, tak? Bardzo proszę. Właściwie zadać sensowne pytanie w tej chwili nie jestem w stanie. Ja tylko chciałem w kilku słowach powiedzieć, w jaki sposób odbiera tę całą dyskusję ktoś, kto przez całe życie był naukowcem usiłującym rozwiązać tajemnicę biologicznej części żywej materii. I po wielu latach przemyśleń, nie mając czasu na czytanie literatury, która jest Państwu znana, a mnie nieznana, ale odczuwana, muszę sobie po prostu uporządkować w głowie kategorie myślenia i jeżeli bym miał zadać pytanie, to pytanie musiałoby mieć w moim przekonaniu sens, a trudno mi takie pytanie w tej chwili zadać. Powiedziałbym, że ktoś tego typu jak ja, z tym doświadczeniem życiowym, jaki mam, ma tego rodzaju problem. Zdaję sobie sprawę z tego, że w historii rozwoju świata, również naszej kuli ziemskiej, był czas, w którym istniała tylko materia nieożywiona, materia i energia nieożywiona. Kiedyś coś takiego się stało. Punkt widzenia fizyk. Słowacki też. To jest przekonanie, że istniały warunki takie, że tak zwana materia ożywiona, tak jak ją biolodzy oceniają, nie mogła wtedy istnieć, ponieważ warunki nie dopuszczały do tworzenia tych form, jakie w tej chwili przedstawia sobą materia Panie ożywiona. Panie profesorze, przepraszam, że... Dwie minuty, już nie dłużej. Jako młody człowiek się zainteresowałem odpowiedzią na pytanie, co to jest życie i wydawało się, że odpowiedź na to pytanie dotyczy głównie wyjaśnienia, na czym polega życie jako życie materii biologicznej i to mnie zaprowadziło kiedyś do tego, że miałem dyskusję i współpracowałem z człowiekiem, który właściwie jest uznany za ojca biologii molekularnej. Ale teraz, po tylu latach, dochodzę do wniosku, że nastąpiło potem kiedyś jeszcze jedno zróżnicowanie, że materia ożywiona w tym sensie, jaką właśnie badałem i jaka mnie interesowała, przekształciła się w materię ożywioną świadomą. I ta część dyskusji, która się tutaj odbywa, nie jest poświęcona ani materii nieożywionej, ani materii ożywionej, tylko materii ożywionej świadomej. I w którym momencie i w jaki sposób materia ożywiona w historii rozwoju kuli ziemskiej zamieniła się w materię ożywioną świadomą i kiedy powstały tego rodzaju pojęcia, jakie Państwo tutaj jakim Państwo operują, które mają swoje nazwy, to jest bardzo ciekawe pytanie, ale to byłaby bardzo długa dyskusja, na którą nie mamy w tej chwili czasu. I dlatego nie mam pytania, natomiast mam swoje wątpliwości, jak do takiego rodzaju dyskusji doprowadzić. Bardzo dziękuję za ten Teilhard de Chardin. Zapachniało tutaj takim właśnie filozofią Teilharda de Chardina. Michał Heller. Można byłoby tutaj rozwikłać ten problem na pewno przy pomocy tych filozofów. Natomiast no właśnie myślę, że czas już nasz dobiegł chyba końca. Jeszcze raz serdecznie podziękuję panu profesorowi Jerzemu Sojce.
panu doktorowi Przemysławowi Dokowiczowi, przepraszam. Nie wiem, dlaczego Przemysława chciałbym nazywać panem. Chciałbym też podziękować pani dyrektor Joannie Podolskiej. Bardzo dziękuję też Katedrze Teologii i Literatury i Polskiemu Towarzystwu Ewangelickiemu. Katedra tutaj jest obecna naszym kierunkiem, twórcze pisanie. Natomiast oczywiście my jesteśmy współorganizatorem Wydziału Filologicznego w jakimś sensie w obecności pana doktora. Ale bardzo dziękuję przede wszystkim Państwu, wszystkim obecnym, tym, którzy się przyczynili do propagowania, propagowania wśród członków towarzystwa. Również Zbyszkowi serdecznie dziękuję za to, że się włączył, Zbyszkowi Gruszce za to, że się włączył w propagowanie tego wydarzenia. No i księdzu oczywiście, no i przede wszystkim za piękny śpiew. Bardzo dziękuję Marysi Czerkowskiej. Myślę, że nie były to dziady bonheferowskie. Nie wywoływaliśmy duchów, ale ducha być może jakiegoś udało się dotknąć. Dziękuję serdecznie jeszcze raz Państwu za obecność. Szanowni Państwo, skorzystałam z okazji, żeby zaprosić Państwa już 16 i 17 na wydarzenia związane z rokiem Marka Edelmana, stuleciem Marka Edelmana. W 16 zupełnie inny temat, bo będziemy rozmawiać o komiksie, o Marku Edelmanie przygotowanym przez młodych artystów. Natomiast 17 o godzinie 17 otwieramy wystawę, Państwo jeszcze nie widzicie, ale to się robi i za tydzień ją otwieramy. Trudno w to uwierzyć, ale tak. Także 17 o 17 otwieramy wystawę Marek Edelman Człowiek, a o godzinie 18.30 będzie spektakl Światy Edelmana. I zapraszamy na oba wydarzenia, ale jeśli na spektakl chcecie, to proszę do nas napisać na stronie internetowej, bo tam musimy mieć, mamy ograniczoną liczbę miejsc do wejścia do sali. Zapraszamy na oba wydarzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you.